Dzień dobry Państwu, z tej strony Maciek z firmy Mafkar, czyli Wasz ulubiony handlarz YouTuber. A na załączonym filmie, jak widzicie, jest Wasze ukochane, ubóstwiane Audi A4 B8 w ulubionym oczywiście silniku, czyli 2 litry TDI. Tutaj w poszukiwanej odmianie, bo 170 koni, które jest mało na polskim rynku. No bo jak ktoś już to 170 koni kupi, to nie sprzedaje, bo naprawdę dynamika jest dobra, trakcję gubi jeszcze, ja tak powiem, na trzecim biegu, w bardzo fajnym wyposażeniu i przede wszystkim dużo osób chce taki wóz w manualu i ten wóz jest właśnie w manualu, w kombiaku z 2009 roku z przebiegiem 224 000, czyli niedługo będzie miał ile lat? 15. To jest dobry przebieg, bo jakby robił dwie dychy rocznie, to byście mieli 300 000. To jest na pewno taki przebieg jak na diesla, według mnie niski. A co to fajnego wyposażenia mamy, jak widzicie pewnie. Ładny Zuralu Felg, sam mam takie na Audi A7, tylko tutaj są 18. I proszę bardzo, jeszcze widzicie, że na pewno ma przyciemniane fabrycznie szyby. Czegoś, czego nie widać, jest to dopinany hak z kluczykami. Jest on schowany tam w bagażniku, chyba nigdzie nie używany. Pakiet tych lepszych chromów, wydechów, ta rurka. Jak ktoś ogląda te Audi, tutaj jest grubsza, potrafi być taka cieniutka, po prostu milimetrowej blacha, a to jest taka jakby nakładka. Mamy czujniki parkowania przód-tył oczywiście. Przy okazji jest jeszcze elektryczna tylnia klapa. Xenony, czy tam Big Xenony. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. I chyba jeszcze z zewnętrznych cech coś jeszcze zostało, żebym Wam powiedział, nie zapomniałem. Coś tam ma, najwyżej później się dopowie. A system tutaj tej zmiany jazdy, dynamik, komfort i indywidual. Rzadko się to w B8 spotyka, ale tutaj mamy to właśnie zamontowane. Ma też jak widać, czujniki parkowania z przodu. Poprzedni właściciel, jak widzicie, taki pasek na masce, nakleił sobie folię przezroczystą na przody błotników, zderzak, kawałek maski z tyłu też na ten kant, który wkładacie na zderzaku w bagaże, żeby się nie poobijało. Ja tego na razie nie zdejmowałem, bo jak już zdejmę, to nie przykleję, a każdy nowy właściciel może sobie spokojnie, że tak powiem, to zdjąć i sam zadecydować, co ma z tym zrobić. No jeszcze ogromny plus, auto jest bezwypadkowe. Jakiś tam pojedynczy element ma podwójne warstwy lakieru, ale tak jak zawsze pomiar będzie za chwilę. No i pewnie tak jak widzicie na filmie, jest bardzo ładna, prościutka, równiutka. Widać, że jest dbana. I też ma świetne wnętrze, oczywiście slajnowskie, na którym się będę później rozpływał, ale jest świetnie utrzymane. No i cóż, no o takich rzeczach jak wizualia już nie będę mówił, kogo nie spotkacie, to Wam powie, że te samochody trzymają jeszcze, jak to się mówi, linię i klasę. Chce się na nie patrzeć, wyglądają dość świeżo, nawet spójrzcie z tym dużym kołem, troszeczkę rozjaśnię. Naprawdę ten samochód wygląda na takiego bardziej, jak to się mówi, wyżej pozycjonowego niż jest, czyli tam klasa średnia, a bardziej wygląda na limuzynę. No i cóż, no fajnie też, że mamy ten Xenon, czyli z tyłu mamy lampki z diodami. Byste 29 rok, tam taki mały lifcik te samochody miały. Jak ktoś się bardzo tym interesuje, troszkę się zmieniały tylnie lampy, zmieniał się ekran, no bo oni cały czas tą B8 dopracowywali. Technicznie też tam fajnie to jeździ. Ma tą moc pełną, jak wspominałem wcześniej, gubi trakcję nawet na trójce. Ładne tarcze, opony też w porządku. Nie kopci, jak widać po wydechach, są czyściutkie. No i jest też bez korozji. I tak mnie zawsze wszyscy proszą o te bagażniki, no to już Wam go pokażę. Proszę, tak mówiłem, jest elektryczny. Zobaczcie, jak w środku jest czyściuteńko, nie ma żadnej sierści, niczego. No i to od razu Wam pokażę. Hak, proszę bardzo, hak. No i tam akumulator. Jest tu zestaw naprawczy, jak 90% tych Audiczek. No i też może od razu się nagrywam, to już pokażę Wam tak na szybciutko wnętrze. Chociaż tak będziecie dobrze widzieli, tylko ewentualnie teraz będzie lepiej widać fotel kierowcy. Spójrzcie. Według mojej opinii najpiękniejszy jest ten, jaki możecie wziąć, czyli nie ze zwykłą szmatką, tylko spikowaną Alcantarą. Naprawdę klasa sama w sobie. Środeczek piękny, no i też oczywiście czarny sufit, no i wycisk na skórze S-Line plus 500 tak zwany.
No, tak się dużo rozgadałem, a zapomniałem wam powiedzieć o jednej z najważniejszych rzeczy, bo tutaj macie serwis ASO lub serwis te partnerskie z ASO do końca. Proszę bardzo, nawet tutaj ktoś jeździł, robił w Ingolstadt, czyli tam, gdzie znajduje się fabryka Audi, serwisy. Proszę, tu 89 i jest też hop od Hupa. Też to jest jako serwis Audi, proszę, 129, 121, 152. 179, 193, 208, czyli od ostatniego serwisu nie zrobił tak dużo, niecałe 20 tysięcy, około 15. Cóż, chyba z książki to mamy tyle, dalej tam tutaj może ewentualnie jakieś akcje serwisowe, ale to jest mniej ważne i opowiadam wam o wnętrzu, bo naprawdę wnętrze jest świetne, tak jak mówiłem. Latnę sobie od lewej strony, spójrzcie, fotel, boczek ładnie utrzymany, skóra, wiadomo, jakiś skóra musi mieć zagniecenia. Proszę, tak samo tutaj przyciski. To często jest podbijane, jak kobiety jeżdżą od paznokci. Tutaj ta chromowana listewka, czy ona jest metalowa, czy plastikowa, wygląda świetnie. Przyciski. Dalej, tutaj też mamy ten taki srebrną obwódkę standardową. Na środku kolorowy ekran i oczywiście drugi też jest kolorowy. Tu są te ekrany po lifcie, więcej punktów, bardziej szczegółowe. A co tam jeszcze nawet w liczniku? Oczywiście mamy komputer pokładowy. Różne nam tutaj rzeczy pokazuje, to sobie możecie też również tam pozmieniać. Nawet pokazuje wam, ile będzie wam pobierał paliwa podczas jazdy. Kierownica S-Line'owska, spójrzcie, jaki jest świetny stan. No ona absolutnie ma zero żadnego zużycia. Oczywiście sterowanie radiem musi być znaczek, jak jest S-Line'ik, tempomat. O, tutaj bajerki od oczywiście włączania wycieraczek i świateł. Deska ładnie utrzymana, czarna, czarne słupeczki, jak to we slajnie, proszę, sufity. No, fotel już wam pokazywałem. Dalej przechodzimy sobie na środek, tu też dobre wyposażenie. Dwa miejsca na kartę SD, ten system tutaj tej jazdy, wyboru macie komfort, dynamik indywidual lub auto. Klimatyzacja, ona jest tak zwana trzystrefowa, bo z tyłu też niby jeszcze sobie możecie regulować temperaturę w zwykłych, gdy nie ma tych dwóch, tego nie ma. Ale to też rzadko spotykane w B8, więc fajny wybór, podgrzewane fotele. Oczywiście gałka jest S-Line'owska, a tu, że macie te przyciski i to wszystko, auto wtedy ma nawigację. No i przy okazji, tutaj też jest, jak widać, to start-stop, nie ma auto-holda. Proszę, tu sobie możecie zobaczyć mapkę, zaraz wam tu włączę. Proszę, nawet pokazuję szanowne brzeziny, koluszki i resztę. Oczywiście łokietnik też skórzany, tutaj macie kluczyki od haka. Nie no, wnętrze jest świetne, zero zapachów, ładnie w nim pachnie, jest czysto, nie widać, żeby dzieci jeździły i drapały. Mogę śmiało to wnętrze, tak powiem, uznać za jeden z lepszych, które miałem w tym roku, a rok się już kończy. Cóż, chyba o środku to tyle, o Bluetoothie wam wspominałem i o innych bajerach, nie będę się już tam bardzo nad tym rozwodził. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, możecie zadać komentarz, napisać maila lub przez media społecznościowe, czyli Mawkar Oto Moto. Na Oto Moto tam też można zadać pytania, ale oczywiście na Instagrama sobie wbijcie na Mawkar Auta i na Facebooku jest to samo. I cóż, pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Macie możliwość wykupienia do roku czasu gwarancji, a jeżeli nie macie jak tym autem dojechać, czy dostarczyć go do domu w rozsądnych pieniądzach, wiozę na lawecie. No i jeżeli ten samochód z ogłoszenia się sprzedał, zawsze możecie poszukać drugiego na mojej stronie, którym już podawałem, lub też mogę wam szukać drugiego na zamówienie. To by było na tyle, pozdrawiam i cześć!